Dzień dobry. Chciałbym dzisiaj porozmawiać z Wami o pisarzu na poły zapomnianym i jego powieści nieobecnej w świadomości literackiej większości czytelników. A paradoksem jest to, że ten pisarz jest na Waszej liście lektur i rok 2022 jest ogłoszony rokiem tego pisarza. Mówiąc wprost, rokiem Józefa Mackiewicza. A przed sobą mam Drogę donikąd. Owszem, ta powieść jest na Waszej liście lektur, ale jest chyba na tyle trudno dostępna, że mało który nauczyciel decyduje się ją omawiać. Może ten filmik Was zachęci, może ten filmik zdecyduje, że będzie inaczej. Droga donikąd jest powieścią realistyczną, w pełnym tego słowa znaczeniu, choć jest to realizm znacznie różniący się od tego XIX-wiecznego. Jest to równocześnie powieść polityczna. I zdaję sobie sprawę, że gdy używam tej etykiety powieść polityczna, to już w niektórych z was może się właśnie coś jeżyć, bo polityka kojarzy się źle. Ale uwaga, to nie jest powieść polityczna w takim wąskim sensie. Nie jest to powieść dosłownie o wydarzeniach na szczytach władzy. Nie jest to powieść schematyczna czy rażąca jakąś tendencyjnością. To jest powieść, której akcja jest osadzona w początkach II wojny światowej, a mówiąc dokładnie w momencie, gdy Związek Radziecki anektuje Litwę. Kanwą powieści są losy trójkąta małżeńskiego. Mamy do czynienia z trójkątem, bo mamy małżeństwo. Paweł, główny bohater Drogi donikąd, jego żona Marta, ale jest też kochanka Weronika, kochanka Pawła. I układ jest taki, że Marta wie o kochance, ale przymyka oko. Paweł jest skrajnym antykomunistą. Już tutaj, zobaczcie, mamy ciekawe rozwiązanie, takie nieszablonowe. Spodziewalibyśmy się, że protagonista naszego autora, pisarza, byłby postacią szlachetną i krystaliczną, skoro jest antykomunistą. Nie. Paweł ma dużo za paznokciami, moglibyśmy powiedzieć. Jest osobą o jasnych, sprecyzowanych poglądach politycznych, antykomunistycznych, ale równocześnie no, nie prowadzi się najlepiej, moglibyśmy powiedzieć. Jeżeli wczytacie się w powieść, Weronika nie jest jedyną osobą, która odbiera Pawła Marcie, żeby było ciekawiej. I teraz trochę o samej fabule, bo powieść jest skomponowana w taki sposób, że główny wątek, ten romansowy, jest rozgrywany bardzo powoli. Właściwie tutaj na tym poziomie dzieje się niewiele. Natomiast wokół tych trzech postaci mamy jakby nanizane szereg innych historii. Krytycy mówią, że jest to powieść mozaikowa. Poznajemy losy innych osób i tak naprawdę poznajemy ich postawy wobec wkraczającego na Litwę, czy do Litwy, bolszewizmu. Mamy tutaj całą paletę, cały wachlarz postaw od tych zdeklarowanych ideowo przeciwników komunizmu, po tych, którzy okazują się konformistami, po tych, którzy są gotowi współpracować. No i właśnie mamy taką prozę na poły reportażową, bo przez te jednostkowe losy Mackiewicz tak naprawdę pokazuje, co decydowało o tym, że mieszkańcy Litwy, no mamy tutaj taki amalgamat różnych narodowości, tak? Mamy Żydów, mamy Rosjan, Niemców, Polaków, Litwinów oczywiście. I wszystkie te postaci szukają jakiegoś rozwiązania. Właściwie cała książka jest o tym, że wobec systemu można się było ugiąć albo skazać się na niebyt, najczęściej niebyt po prostu fizyczny. Właściwie stąd tytuł, Droga donikąd. Wobec tego miażdżącego systemu ideologicznego człowiek pozostawał bez wyjścia. Powiedziałem, że jest to powieść realistyczna. Również w tym podstawowym sensie mamy jasno nazwany, wskazany czas akcji, mamy zasygnalizowane miejsce akcji. Na początku czytamy o przyjaźni Pawła i Karola. Oni tymczasem siedzieli wprost na torze, na szynie, na głównym dworcu kolejowym i czekali. Było późne lato roku 1940. Więc tutaj już mamy wskazaną konkretną datę. I
przyjaciele rozmawiają o tym, czym jest komunizm. I gdzie rozgrywa się akcja? Czytamy o pewnym mieście. Nigdzie nie zostaje wskazane z nazwy, ale już liczba mieszkańców, około 250 tysięcy, jasno wskazuje na to, że jest to po prostu Wilno. Jest to rodzinne miasto samego Józefa Mackiewicza. Zresztą powieść jest poniekąd autobiograficzna. Widać tutaj ślady samej biografii pisarza. Ale mamy inny fragment, posłuchajcie. Puszcza, zwana Rudnicką od miejscowości Rudniki, położonej w jej środku, leżała w odległości 20 km na południe od miasta. No, wystarczy sobie sprawdzić, gdzie jest Puszcza Rudnicka i już będziemy wiedzieli, o jakie miasto chodzi. Wracamy do Wilna. Stanowiła jedną z resztówek niekończących się onkiś lasów Wielkiego Księstwa Litewskiego. W niej polowali wielcy książęta, a przy zjednoczeniu Litwy i Polski królowie obydwu narodów. Tak, powieść Mackiewicza, Droga donikąd, jakkolwiek jest powieścią fabularyzowaną, w której mamy sporo fikcji literackiej, to jednak zawiera sporo autentycznych wskazówek, fragmentów, dokumentów, postaci, sporo sytuacji jest wzorowanych na sytuacjach, które faktycznie miały miejsce. I Mackiewicz zresztą o tym pisze we wstępie do powieści. Poza powieściowymi osobami wszystko jest autentyczne w tej relacji. Ludzie, zwierzęta i rzeczy. Zdarzenia, tajne dokumenty i daty. I tak dalej, i tak dalej. Tutaj Mackiewicz znany jest z tej frazy: jedynie prawda jest ciekawa. Pisze fabuły, ale po to, by w tych fabułach umieścić żywą prawdę. I dla niego prawda była czymś bardziej ciekawym od fikcji. Powieść Mackiewicza jest diagnozą tego, czym tak naprawdę był komunizm, ale diagnozą na poziomie relacji międzyludzkich. Dlatego właśnie jest tak daleka od schematyzmu. Mackiewicz pokazuje psychologię człowieka, który jest postawiony wobec tego paraliżującego strachu, który no właśnie nie od razu być może jest stawiany wobec dławiącego terroru, ale zostają mu przedstawione różne możliwości i kierując się różnymi pobudkami. Przecież ci ludzie mieli rodziny, mieli swoje gospodarstwa, czasem nie mieli gdzie uciekać. Ci ludzie kierując się różnymi pobudkami czasem godzą się na współpracę, licząc na to, że uda im się później wywikłać, ale wywikłać się już nie da. Jesteśmy świadkami wielu sytuacji, gdzie widać aluzyjnie, jak w ludziach zaczyna kiełkować strach, jak zaczynają się tym strachem kierować, jak czasem drobny gest, niedopowiedzenie, czyjeś spojrzenie decyduje o tym, jak się zachowamy. Tutaj fragment spotkania Oli, sąsiadki Marty, z główną bohaterką Martą. O tej porze, to znaczy już dobrze po zachodzie słońca, szła przez ogród Ola, najbliższa sąsiadka Marty, żona Antoniego Rymaszewskiego, niosąc jak codziennie garnek mleka z wieczornego udoju. Przelazła przez dziurę w płocie, minęła studnię obrośniętą wiśniami, machinalnie wyciągając przed się rękę, aby osłonić oczy przed niewidocznymi gałązkami, i pchnęła furtkę wiodącą z ogrodu na podwórze. Pies, poznawszy ją węchem, zamerdał ogonem. Marta była sama w kuchni. Z okna padało światło wydłużoną strugą, oświetlając na żółto pień sosny. Ola wprawnym ruchem domacała się klamki i, jak to leżało w jej zwyczaju, z lekkim westchnieniem postawiła na stole dzban mleka. Tylko co doiłam, ciepłe jeszcze. Zaczęła przelewać. Co ja chciałam powiedzieć? Będzie pani jeszcze zacierkę? Może robić? Nie, mój mąż nie lubi parzonego mleka. Nie lubi? Przeciągnęła ze zdziwieniem Ola, jakby to chodziło o jakieś ważne zaskoczenie. Wzięła pusty dzban. Ociągała się chwilkę i nagle, zbliżając się do Marty, wyszeptała. Niech pani strzeże swego męża, żeby ostrożny był z Franciszkiem. Z którym Franciszkiem? Ola obejrzała się po kuchni, jakby dla sprawdzenia, czy nikt jej nie dosłyszy, i zniżyła głos. Z tym, co pod lasem mieszka.
O nim mówią, że związał się z Sowietem i całą tą ich paczką. Podobno jemu przykazano śledzić i donosić. Na kogo? Wzruszyła ramionami. A zdawało się, że taki porządny człowiek. Zobaczcie, pomiędzy zwykłe relacje międzyludzkie wkrada się strach. W miejscu całkowicie pustym, sąsiadki są we dwie. Ta Ola zaczyna się oglądać. Jest podszyta strachem. Padają półsłówka. Zaczynają się domysły. To nie chodzi o to, co człowiek wie, ale chodzi o to, czego nie wie i czego się domyśla. Chodzi o właśnie o półszepty, o to, że ktoś komuś coś zasygnalizował. Problemem Pawła i Marty w pewnym momencie będzie to, że wszyscy wywiesili czerwone flagi, a oni w zasadzie zapomnieli. Paweł nie chciał, Marta zapomniała. Niby nic się nie stało, niby przymusu nie ma. Ale już wszyscy wiedzą, że oni jako jedyni nie wywiesili czerwonej flagi. W końcowym akcie tej powieści Paweł będzie musiał z Martą uciekać i ich droga okaże się drogą donikąd. To, co urzeka w powieści Mackiewicza, to nie tylko opisy tego, co dzieje się między ludźmi, bo tutaj tych portretów mamy sporo i są niezwykle trafne, rysowane cienką, delikatną kreską, ale mamy również szereg zachwycających opisów przyrody. Ale właśnie nie są to opisy, które byłyby same w sobie tylko tłem dla wydarzeń, ale właśnie są jakimś komentarzem do tego, co się dzieje, bo przyroda jest tutaj soczysta, żywa, tętni życiem, a nadciągająca ideologia jest czymś, co życia pozbawia. Paweł jest osobą niezwykle witalną, nawet w tym jego seksualizmie, właśnie w tym tej grze na dwa fronty, tu żona, tu kochanka, jest coś niezwykle żywotnego. No, niegodnego może pochwały, ale mimo wszystko jest osobą pełną wigoru. Natomiast ten świat, w którym żyją, w którym przyszło im żyć, staje się coraz bardziej brzydki, ordynarny, zwulgaryzowany. I ta uwodna uroda przyrody jest czymś, co u człowieka powoduje dodatkowy żal za tym, co przemija. Jest śladem czegoś, co odchodzi. Książka Mackiewicza powstała w roku 1955 i jest pierwszą powieścią tego pisarza. Mackiewicz, urodzony w 1902 roku, napisał ją już więc jako pisarz ponad 50-letni. Ale nie był człowiekiem bez biografii. Mackiewicz był wcześniej publicystą. Debiutował jeszcze przed wojną zbiorem reportaży Bunt Roystów. Był aktywny w czasie II wojny światowej i jego antykomunizm spowodował, że współpracował również z tak zwaną pismą Gadzinową, co później spowodowało tak zwaną sprawę Mackiewicza. Mackiewicz w pewnym momencie żył z wyrokiem z ręki AK. Tego wyroku nie wykonał Sergiusz Piasecki, też późniejszy pisarz. I Mackiewicz do końca swoich dni, do 1985 roku, był nieprzejednanym antykomunistą, co zdecydowało o tym, że w literaturze PRL-u, w kulturze PRL-u był postacią całkowicie wymazaną. Znali go nieliczni, a jego powieści były, można powiedzieć, powieściami kultowymi, ale docierały do niektórych. Należy pamiętać też o bracie Józefie Mackiewicza, eseiście Stanisławie Kacie Mackiewiczu. To już zupełnie osobna rzecz. I kończę powoli. Chciałem zakończyć cytatem z książki kolegi, profesora Adama Fitasa, który naukowo zajmuje się Mackiewiczem. Tylko prawda jest ciekawa, tak jak powiedziałem, o twórczości Józefa Mackiewicza. Jeden cytat na zakończenie. Droga donikąd jest niewątpliwie jednym z najlepszych literackich obrazów sowieckiego zniewolenia. Wspaniałą mozaiką skondensowanych scen rodzajowych, które Mackiewicz opublikował pierwotnie jako osobne reportaże. Dzięki temu powieść podobna jest do socjologicznego studium postaw i zachowań w czasie okupacji, o której polski czytelnik nawet dziś, po 3 dekadach wolności słowa, wie znacznie mniej niż na temat specyfiki działań niemieckiego najeźdźcy. Talent pisarski autora sprawia, że nie mamy tu jednak do czynienia z prostą ilustracją tez, czyli schematyczną powieścią tendencyjną o założonej tezie antykomunizm.
ale z prawdziwą ewokacją tego trudnego do wyobrażenia sobie stanu zagrożenia i wynaturzenia człowieka, jakim jest okupacja sowiecka. Jeszcze jedno zdanie. Mackiewiczowi udało się oddać gęstą i duszącą atmosferę tego czasu, beznadziejność i nudę życia. A zrobił to zupełnie odwrotnie do tworzących w tym samym czasie, w 1955 roku, w Warszawie adeptów socrealizmu z autentycznym realizmem, bez schematów i prostego szablonu postaw i zdarzeń. Tym cytatem zamykam nasze spotkanie. Dziękuję, pozdrawiam, do widzenia.